Hello everyone! Dzisiaj postanowiłem nieco zmienić format mojego programu. Przede wszystkim postanowiłem troszeczkę zwolnić tempo. Poza tym, to będzie ostatni odcinek na temat fonetyki. Z uwagi na to, że nie da się za dużo rozmawiać w ciekawy sposób o tej dziedzinie, postanowiłem zakończyć to dzisiaj i następnym razem zająć się czymś bardziej przystępnym i przede wszystkim ważniejszym – gramatyka. W następnym odcinku będzie jednak niespodzianka, ale jak to na niespodzianki przystało, nie powiem wam co to jest. Dzisiaj natomiast przyjrzymy się drobnym pułapkom w wymowie angielskiej czyhających na Polaków, zarówno mówiąc, jak i słuchając. Zapraszam. Zacznijmy od tego, co możemy wypowiedzieć źle. Następujące przykłady znam z własnego doświadczenia, słuchając innych ludzi mówiących po angielsku. Największy problem występuje w homofonach i pewnej nieświadomej ignorancji. O tym później. Na razie porozmawiajmy o homofonach. Homofony to wyrazy o tej samej lub podobnej wymowie, ale o innej pisowni i znaczeniu. Z samej mowy nie dowiemy się, jak dane słowo się pisze, więc znaczenie homofonu wyciągniemy jedynie z kontekstu. Niestety, język angielski posiada bardzo dużą liczbę homofonów. Przyjrzyjmy się kilku ich przykładom. Hi. Our. I. No. Maid. Male. Peace. Red. See. Steal. Two. Week. One. To tylko kilka prostych przykładów słówek, które bez problemu można rozróżnić dzięki kontekstowi. Mam nadzieję, że niektórym rozwiałem wątpliwości. Być może ktoś z was nie wiedział, że peace i peace mają brzmieć tak samo. Myślę, że to jest błąd. Teraz porozmawiamy o ignorancji. Nie mówię, że ta ignorancja to jest coś złego. Tak jak wspomniałem, jest to czynność nieświadoma. Po części problem tkwi w polskiej edukacji. Oczywiście nie krytykuję całego systemu edukacji, ale zauważyłem, że nauka języka obcego, przede wszystkim angielskiego, opiera się głównie na dwóch aspektach języka. Na słownictwie i na gramatyce. To nie jest źle. Zauważyłem niestety, że nauka wymowy nie wchodzi w skład standardu nauczania. Oczywiście uczy się słuchania, czytania i mówienia, ale powiedzmy sobie szczerze, te aspekty języka wręcz proszą się o naukę poprawnej wymowy. Nie mówię już o nauczaniu pojemnego alfabetu IPA, dyftongów i tak dalej. Po prostu mówię o tym, żeby uczyć młodych ludzi poprawnej wymowy. Nie mówię też, że wszyscy nauczyciele języka angielskiego są źli. Są oczywiście tacy, którzy z własnej woli wprowadzają choćby podstawy poprawnej wymowy. Niestety większość uczy jak uczy, przez co powstają drobne smaczki, powodujące problem z porozumieniem się z obcokrajowcem. Przyjrzyjmy się owym smaczkom. This. These. Dla niektórych, a może nawet dla większości Polaków, te słowa wymawia się raczej tak samo i to jest coś podobnego do this. Problem tutaj wynika z dwóch powodów. Po pierwsze, ludzie wkuwają nie zasady poprawnej wymowy, ale wymowę konkretnych słów, zapominając często o pozycji litery w słowie. Poza tym, niektórzy nie chcą nawet spojrzeć na to, że jest to taka głoska jak th albo d, przez co powstaje this. Kolejny problem wynika z niewiedzy o niemych literach. Choć w niektórych słowach nie zmienia ona znaczenia, na przykład bomb, thumb, dumb, gdzie niegdzie po prostu zabrzmiemy głupio. Knit, could, night, would, cue. Kojarzycie może film pani Doubtfire? No właśnie. Pewnie większość was usłyszała go w telewizji jako pani Doubtfire. Problem w tym, że słowo doubt czyta się zupełnie inaczej. Dla nas Polaków to raczej nie jest problem, ale gdyby Anglik lub Amerykanin usłyszał polską wersję tego tytułu, usłyszałby pewnie pani Doubtfire. Samo w sobie brzmi ciekawie i choć nie zmienia fabuły filmu, ukróca trochę humor w scenie, w której Daniel Hillard wymyśla nazwisko dla swojego alterego. Ostatni smaczek, o którym chcę wspomnieć, wynika z niepoprawnego akcentowania danego słowa. W niektórych przypadkach to naprawdę nie zmienia znaczenia, w niektórych to jest zupełnie inne słowo. Generalnie można to podzielić na dwie kategorie. Na rzeczownik, który po zmianie akcentu zmienia się na czasownik o podobnym znaczeniu, oraz na rzeczownik, który po zmianie akcentu zmienia się w czasownik lub przymiotnik o zupełnie innym znaczeniu. Przyjrzyjmy się pierwszej grupie. Conflict to po prostu konflikt. Conflict – kolidować. Import – coś z importu. Import. Importować coś. Insult. Obraza. Insult. Obrażać. Perfect. Coś perfekcyjnego. Perfect.
dopracowywać coś do perfekcji. Produce. Produkty, najczęściej żywnościowe. Produce. Produkować coś. Record. Zapis. Record. Nagrywać. Suspect. Osoba podejrzana. Suspect. Podejrzewać coś. Wszystkie te słowa to po prostu czasowniki pochodzące od rzeczowników, które znaczą mniej więcej to samo. Teraz przyjrzymy się tej drugiej, trudniejszej grupie. Address to po prostu adres. Address, zaadresować coś, na przykład jakąś sprawę. Console, konsola. Console, pocieszać. Content, zawartość. Content, zadowolony. Desert, pustynia. Desert, zdezerterować. Object, przedmiot. Object, sprzeciwiać się. Project, projekt. Project, wyświetlać coś. Refuse, śmieci. Refuse, odmawiać. Subject, przedmiot szkolny. Subject, poddać coś, na przykład próbie. No to by było na tyle, jeśli chodzi o fonetykę, przynajmniej z mojej strony. Jeżeli miałbym podsumować wszystkie tematy z fonetyki, powiedziałbym po prostu: nie przejmujcie się wymową. Naprawdę, obcokrajowcy, zwłaszcza native speakerzy, nie zwracają tak bardzo uwagi na wymowę, tak jak nam się wydaje. Większość Polaków po prostu boi się mówić po angielsku z uwagi na to, że popełnił jakiś błąd, czy to w wymowie, czy to w gramatyce, czy to w słownictwie. Tak naprawdę, jeżeli jakiś obcokrajowiec jest miłym człowiekiem, po prostu na początku nie zwróci uwagi na ten problem, a jeśli zwróci, to w uprzejmy sposób, chcąc nam pomóc z naszą pomyłką. Tak jak wspomniałem, fonetyka nie jest zbyt przystępnym, najciekawszym, a przede wszystkim nie jest najważniejszym tematem w nauce języka obcego. Parę osób ostatnio poprosiło mnie o to, żebym nagrał coś o gramatyce, więc zrobię to za 2 tygodnie. Za tydzień jednak porozmawiamy o zupełnie czymś innym. Ode mnie to tyle na dzisiaj. Zapraszam na następną lekcję za tydzień. Class dismissed.